Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl. To był kolejny dobry mecz Śląska pod wodzą Tadeusza Pawłowskiego, z tą różnicą, że tym razem dolnoślązacy nie popełniali błędów w obronie, które kosztowały ich stratę goli. Zamienili za to jedną z wielu okazji na bramkę i cieszyli się po końcowym gwizdku z 3 punktów, a wraz z piłkarzami świętowali kibice z przewagą młodzieży szkolnej na trybunach. Mecz rozpoczął się dla Śląska dobrze. Już w 5. minucie z dystansu strzelał Krzysztof Ostrowski. Goście odpowiedzieli uderzeniem Przemysława Frankowskiego. W 15. minucie zakotłowało się pod bramką przyjezdnych. Po kornerze efektowny strzał oddał Flávio Paixão. Świetną interwencją popisał się jednak Mateusz Bąk. Przez kolejne minuty z boiska wiało nudą. Śląsk przebudził się w końcówce 1. połowy. Strzały oddali Marko Pajszał i Sebastian Mila, też bez efektu bramkowego. 2. połowa rozpoczęła się od świetnej akcji Pawła Zielińskiego. Obrońca zagrał do Marko Pajszału, jednak minimalnie za mocno i Portugalczyk nie sięgnął piłki. Lepiej snajpera obsłużył Sebastian Mila. Były kapitan w 55. minucie dośrodkował z rzutu rożnego wprost do obecnego kapitana i Pajszał nie miał problemów ze zdobyciem gola. W 64. minucie mogło być 2-0, jednak akcji sam na sam z bramkarzem Lechii nie wykorzystał Flávio Paixão. Lechia próbowała atakować, ale nie miała piłkarskich argumentów. Śląsk kończył mecz w dziesiątkę. Czerwoną kartką na finiszu ukarany został Rafał Grodzicki. Tego gdańszczanie jednak też nie wykorzystali. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl